Siemanko, w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale kariery SW Darmstadt postanowię nagrywać karierę drużyną z drugiej Bundesligi za MLS, który jednak no, nie widzę sensu w jego nagrywania jednak. Wolę inne wyzwanie podjąć i takim właśnie wyzwaniem ma być kariera SW Darmstadt, w której będę jedynie wyłącznie kupował reprezentantów Niemiec, czyli zawodników urodzonych w Niemczech. Nie będę kupował żadnych innych piłkarzy, tylko Niemców. No oczywiście nie sprzedam teraz wszystkich piłkarzy, którzy nie są Niemcami, będą oczywiście grać, ale jak już będę miał dużo reprezentantów piłkarzy urodzonych w Niemczech, będę chciał ich posprzedawać oczywiście, jeśli nie będą mieli dobrego Werala. Więc to jest taki odcinek wprowadzający, możecie mi napisać, jakich fajnych Niemców mógłbym kupić do drużyny. Mam zaledwie 6 milionów, jeśli wygramy turniej będę miał chyba z 11. Więc musicie podawać mi zawodników fajnych, niemieckich, dobrze się też rozwijających, którzy mają dobry już na przykład overall, tak 70. Bo myślę, że to starczy na ten początek, tu widzicie mój skład, na ten moment jeszcze go nie zmieniałem za bardzo. Więc no tak 70 overalla, żeby mi było stać. Ja na razie zrobiłem sobie taką małą transferową listę. Mam aż 5 napastników, 5 zawodników. Na pewno trzeba wzmocnić lewą obronę, lewą pomoc i prawą pomoc. No to więc możecie pisać, kogo kupić. Na pewno będę chciał kupić Jana Fiete Alp, młody utalentowany Niemiec z Hartburga i może Cedrika Delcerta. Mój niemiecki jest straszny, więc ja tu będę strasznie niszczył. Berko jest bardzo szybki, więc przydałby się nam taki zawodnik w tej lidze. I Christian Kiwie. On się strasznie rozwija, jest strasznie mało, będzie warty, więc fajnie było kupić. I Eubu Chabaka. To są moi zawodnicy. Jeśli napiszecie mi kogoś nowego, to go dodam do listy i spróbuję pozyskać. Jeśli nie, to tych zawodników pozyskam, ale tu widzimy, że Christian dopiero co dołączył, ten też co dołączył, ten też. Czyli tak naprawdę wyjdzie, że nie kupimy żadnego z tych, bo dopiero dołączy, nie będą chciały znów się przenosić. No to możecie pisać, najwyżej w zimowym okienku ich kupię, więc piszcie w komentarzach, kogo kupić do tej kariery. I to tyle ode mnie w tym odcinku wprowadzającym. Odcinek powinien się pojawić jeszcze w tym tygodniu, więc na razie.